No tak, no na pewno tak. Przez te wszystkie lata graliśmy w europejskich pucharach. Ostatni sezon ciężko pracowaliśmy i na końcu też na pewno z tą myślą, by europejskie puchary wróciły do Bełchatowa. Zakończyliśmy rozgrywki w niedokończonym sezonie na miejscu, które nas uprawniło do gry w Lidze Mistrzów. Więc na pewno w perspektywie dnia dzisiejszego cieszymy się bardzo, że w ogóle w dobie tego COVID-u jakakolwiek formuła została zaakceptowana i miejmy nadzieję, że te rozgrywki się odbędą. No, ciężko tu chyba mówić o uzbrojeniu się w cierpliwość, bo wiesz, to uzbroić się w cierpliwość to można byłoby mówić, gdyby musieli na to czekać 15 lat. No, tak w zasadzie no, w świetle tego sezonu, o którym mówimy, no to nie jest to jakiś tam bardzo długi czas, ale oczywiście no, z tej perspektywy zeszłego roku i tych naszych ambicji i chęci czegoś nam brakowało, tak? To w tym wymiarze pewno mówisz, no to na pewno, no, fajnie, że czekaliśmy tylko na to rok i że te rozgrywki nawet w takiej formule jak w tej chwili jednak się odbywają. Na pewno tak, no, jak pamiętasz, rozmawialiśmy na ten temat i było bardzo dużo dylematów, czy w ogóle i w jakiejkolwiek formule te rozgrywki się mogą odbyć w momencie, kiedy ten problem covidowski był jeszcze większy, czy powiedzmy te zachorowania pikowały w górę i źle to wyglądało. Raczej w normalnej, tradycyjnej formule w ogóle nie do rozegrania, bo wiele państw po prostu ma tyle obostrzeń, że byłoby to niemożliwe, więc no, ta wypracowana formuła turnieju myślę, że w ogóle jedyna, którą można było chyba na ten czas zaakceptować i wprowadzić w życie. No, rozgrywki ruszyły, widzimy, że się odbywają i oby pandemia nie pokrzyżowała planów i mogły się odbyć. W tej formule myślę, że może też być atrakcyjna, bo jak widać te turnieje, które już ruszyły, pokazują, że jest też wiele niespodzianek, faworyci przegrywają. Każdy szuka swojej szansy w takim pojedynczym meczu, czy inaczej też trzeba do tego może podejść, rozłożyć siły. Nie ma też co kalkulować. No, myślę, że wszyscy czekamy z utęsknieniem i szykujemy się na ten pierwszy już turniej i na pewno jest to jeden z naszych celów postawionych na sezon. Damy z siebie wszystko, by z tej grupy w tej formule wyjść i grać w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów. Na pewno tak. Ta gotowość już jest. Pracujemy, jak wiesz, już pod kątem tego turnieju w Bełchatowie. Jesteśmy po wielu rozmowach z naszymi sponsorami. No, myślę, że w ogóle wszyscy przyjęliśmy to z taką ulgą i bardzo się cieszymy, że ten ekwiwalent możemy wypracowywać w ten sposób i takie win-to-win mam nadzieję, że dla wszystkich, bo z jednej strony emocje, przede wszystkim emocje i gratka, nie lada gratka dla kibiców przed kamerami telewizyjnymi Polsatu. Niestety bez udziału publiczności, ale z drugiej strony no, super sprawa, że ta rywalizacja jest i kibice na pewno będą to śledzić i na pewno też są stęsknieni tej rywalizacji. No, jest ten smaczek, że dwa polskie zespoły w jednej grupie. Ale myślę, że to tym bardziej tylko doda kolorytu całej tej rywalizacji w naszej grupie. Trzeba się cieszyć z tego, co mamy. Jeszcze kilka miesięcy temu wszyscy byliśmy załamani i nie wiedzieliśmy, czy w ogóle czy liga, a tym bardziej rozgrywki europejskie będą mogły się odbywać. No dzisiaj patrzymy wszyscy z optymizmem w przyszłość i
Oby ten problem COVID-u pewno nie zniknie już nigdy i będziemy z nim żyli, ale sobie poradzimy, żebyśmy sobie poradzili. I mówię, na pewno w świetle tego wszystkiego, co się w ostatnich kilkunastu miesiącach działo na świecie, cieszymy się bardzo, że dzisiaj w ogóle możemy o tym rozmawiać. Tak, na pewno tak. No, trzeba na to spojrzeć szerzej. Nie dotyczy to oczywiście tylko PGS Krybełchatów, ale ten kalendarz jest po prostu tak napięty, że pewno te niespodzianki się będą zdarzały. No, tu w kontekście takiego turnieju ta koncentracja musi być maksymalna. Nie można sobie w zasadzie pozwolić na porażkę. Sportowo oczywiście, że tak. No, wartość Kędzierzyna znamy, ale myślę, że tak jak zauważasz, absolutnie nie można lekceważyć zarówno Lindemans, jak i tym bardziej Fenerbahce. Mocno utytułowana drużyna w składzie, której dobrze w Polsce znani zawodnicy, chociażby jak Oliwa. Więc to jest naprawdę bardzo mocny zespół i będziemy musieli zagrać swoje 100%, by sobie poradzić i wyjść z tej grupy. Na pewno tak, to jest rzecz podstawowa, to co powiedziałem, no, trzeba na to patrzeć szeroko. Myślę, że ta wyrozumiałość musi być dla wszystkich sportowców i to zarówno w tych rozgrywkach naszych ligowych, jak i w tej Lidze Mistrzów. No, w tej chwili ten kalendarz wygląda tak, że praktycznie do marca co 3 dni trzeba grać, a z tym zdrowiem, no tak jak zauważyłeś, no trzeba być bardzo ostrożnym. Ta sytuacja nieprzyjemna i zdarzenie w meczu z Werwą w Warszawie z Grzesiem Omaczem pokazała, że to nie są żarty i tym bardziej. No, patrzymy na to z dużą troską, ale wierzę głęboko w to, że tutaj ta cała praca i wszystko, co jest wykonywane przez sztab medyczny, również PGS Krybełchatów i tu też ogromny ich wkład, by utrzymać tą formę fizyczną tych chłopaków, całego sztabu szkoleniowego, jak i całego sztabu medycznego PGS Krybełchatów. No, mam nadzieję, że pozwoli nam to przejść bez żadnych problemów zdrowotnych całej grupy i oby tak było, bo oczywiście przecież zdrowie jest najważniejsze.